Witam. Ostatnio biegła nas wiadomość 24 kwietnia. Nie zgadzam się z tym 24 kwietnia zupełnie, bo to między 14 a 15 kwietnia jest chyba najgorzej, co można sobie wyobrazić, bo jest zaćmienie księżyca. Zaćmienie to księżyca, które zaćmienie w wadze i w dodatku w koniunkcji z Marsem. Mało, że w koniunkcji z Marsem, to jeszcze mamy tutaj w kwadraturze do Plutona i do Jowisza, w opozycji do Urana. I także bierze Słońce w tym udział. 14 kwiecień, 15, zaczną się wydarzenia i o dziwo. Jeżeli bierzemy zaćmienia pod uwagę, to zawsze na zaćmieniach się wydarzają jakieś sytuacje związane z światem. To waga. Waga i będzie zmiana struktury prawnej. Teraz Pluton jest przecież w koziorożcu. Pluton w koziorożcu, czy rozwalenie całych struktur państwowych. Mało tego, Uran, który jest nieprzewidywalny, bo trzeba brać pod uwagę, że takie zaćmienia są dosyć rzadko i trzeba wziąć pod najważniejszą rzecz, że to będzie trwać ewolucyjnie, cały równy rok. To nie jest tak, że to się stanie, tutaj mamy już coś tam, nie, to równy rok. Mało tego, Jowisz, który daje globalizację w raku, a rak to ludzi, społeczeństwo. I teraz mamy Mars, który wyznaczy nowe kierunki, zupełnie nowe. To tak ku przestrodze wszystkim młodym astrologom, którzy bawią się i osobom, które chciały coś wiedzieć, to jest na te parę minut. Po prostu proszę zwrócić uwagę. Ja zrobiłem na 15 kwiecień 2014. Godzina akurat tutaj jest 10, bo Jowisz na ascendencie, żeby było widać bardzo ładnie Pluton. Ale po prostu ta kwadratura aż się prosi. Tutaj widać dokładnie tą kwadraturę. I kwadratur wtedy jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć wyraźnych. Sześć wyraźnych kwadratów, które bierze. A jeżeli bierzemy 14, to jest 8 kwadratur. Kwadratura księżyca. Księżyca z Jowiszem, Merkurego z Jowiszem, Marsa z Jowiszem, kwadratura Jowisz z Uranem, teraz Księżyc z Plutonem, Merkury z Plutonem, Mars z Plutonem i Uran z Plutonem. Proszę zobaczyć, pełen krzyż. To już nie są żarty. To już nie jest zabawa. Co będzie? Ja w tej chwili nie jestem przygotowany tak, żeby definitywnie powiedzieć, co będzie. Będzie na pewno przed ten rok, to jest jeden z najbardziej, czyli liczymy od 14 kwietnia do 14 kwietnia 2015 roku, ale zmiana z wszystkich stron. Co zrobić? To w następnych opowieściach. A przed nami wielki problem, przede wszystkim ten psychiczny, duchowy, moralny. A najważniejsze to, że to pokora przede wszystkim. I to jest dla nas wielki sprawdzian naszej wewnętrznej, osobistej wiary w drugiego człowieka. I następną rzeczą to prawo do życia ludzkości całej. Bo tutaj każdy powinien się zastanowić, co będzie w niedalekim czasie i co będzie z moimi następcami, czyli moimi dziećmi. Nie na stołku, tylko w tej rzeczywistej rzeczywistości. Co pozostawimy po sobie? A musimy w każdym momencie
pozostawić. Jeszcze piękniejszą ziemię niż ona jest. Jeżeli to zrobimy, zwyciężymy, a jeżeli nie, to już scenariusz, który sami sobie ułożymy. Scenariusz życia, który jest chyba najtrudniejszym scenariuszem dla każdego z nas, astrologów, który musimy powiedzieć do przodu. Ale to za następną wypowiedzią moją, ponieważ czas też goni. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści astrologii, tej astrologii niesamowitej, bo czasami coś się wydarza, a mamy dzisiaj nów. A nów też jest bardzo ważny. Ten nów i to zaćmienie. Nie za dużo w tym baranie. Baran właściwie się od dzisiaj rozpocznie. Ten tradycyjny, czyli od nowy do nowy. Ale zegar czasu jest nieubłagalny i Saturn nam wyznacza te koleje losu, które są nieubłagalne, bo planety od nas nic więcej nie chcą. Tylko one sobie tuptają w swoim kierunku. Do zobaczenia. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści astrologii.